Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Ja właśnie dotarłem już do Jazeera, który ma dla nas jakieś zadanie specjalne związane z wodą, więc nie chciałem wam tego pokazywać tej mojej trasy, ponieważ to zajęło chyba jakieś 15 minut, więc no, to bez sensu, całkowicie bez sensu. Ale już jesteśmy, więc możemy bez problemu ogarnąć tego dziadka. Chodź, dziadziu. Jazeer, co się dzieje? Coś nie tak? Nie mamy pojęcia. Wszystko było w porządku i nagle ludzie zaczęli źle się czuć. Miałem nadzieję, że będziesz coś o tym wiedzieć. Cóż, nie wiem, ale zobaczę, czy uda mi się coś wykombinować. No dobra, czyli co? Musimy iść pewnie do pompowni. Tak, wróć do stacji pomp. No dobra, to robimy sobie samochodzik. Znaczy robimy. Spawnujemy sobie samochodzik. Jednak samochód, no jeżeli chodzi o ucieczki i tak dalej, no... Nie jestem do niego naprawdę przekonany. Nie lubię tego samochodu. Wręcz go nie trawię. No ale trudno. Da się go jeszcze ulepszyć jakoś? 5 śrub. Mamy coś lepszego? Nie mamy. Sam poziom pierwszy. Nic... A nie, jest drugi. Tak, chcę. Dobra. No i to, że tu nie ma żadnego trackera, to naprawdę, no to jest porażka. To jest, kurde, porażka. Że tu nie ma trackera, to jest porażka. Gdybyś był tracker, to naprawdę w nocy by się jeszcze fajnie jeździło, tak? Po prostu się nie da, nie znasz mapy, to masz problem. To masz problem, naprawdę i to wielki. No i właśnie. Się zaczyna. Się zaczyna. Dobra. Gdzieś tu jest ta przepompownia. Najgorsze jest to, że musimy robić wszystkie te questy. Ej, pierdzielaj, dziadu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Nie jest źle. Pytanie, dlaczego tu jeszcze się nie włączył Safe Zone? To jest ważniejsze pytanie. Nie ma wejścia. Ale wejście jest, kochani, tylko... Pamiętam, że tu chyba coś było. Flaga. Za flagę to ja mogę zabić. Na szczęście pamiętam dokładnie, gdzie to było. Było tu? Tu było chyba. To będzie troszeczkę cięższe otwieranie, bo to już jest w ruchu. Dobra, otwarte. No, otwórz. Dobra, wpływamy do środka. W ogóle musimy jeszcze ten samolocik ogarnąć, który się rozbił na poprzednim odcinku. Bo pewnie to niestety nie wystarczy, jeżeli chodzi o questy. Dobra, panu też dziękujemy. Wcale nie. Co do diabła? Co się dzieje? A ty co? A, potrzebowałeś chwilowego zawieszenia, że tak powiem. Może być. Chłopaki, po co wam to było? Po co wam to było? O Boże, co się dzieje? Nie rób mi krzywdy! Poddaję się! Poddaję się! Ja już ci zrobiłem z 5 razy krzywdę, chłopie. Wyłącz tę latarkę. Dobra, dobra, szefie, jasne. Widziałem już takie wdzianko. Robiłeś wcześniej dla Raisa, co? My? Właściwie to nie wiem. Nie mówili, dopiero się przyłączyłem. Nie kłam, palancie, co wy tu dupki do cholery robicie? Nie wiem, nie wiem! Zdajesz sobie sprawę, że twoje życie wisi na włosku. Okej, powiem. Ale wiem tylko, że szef miał plan. Zatruć ujęcie wody i okraść ich wszystkich. Przynieśliśmy kilka trupów, wrzuciliśmy do wody. Jezu, ale z was popoprańcy. Kto jest szefem? Gdzie go znajdę? Nie wiem. Mówiłem, dopiero się przyłączyłem. Nie chciałem tego, przysięgam. Tak? Tylko wykonywałeś polecenia, co? Zobaczymy, co Jazeer na to powie. Jemu będziesz sprzedawać swoje wymówki. Przewodniczu, nie rób tego! Zlinczują mnie!
Nie chcę umierać! Nie tak! No chłopcze... Ja już cię za 3 razy zabiłem wcześniej, ale widzę, że... Śmierć do tego pustego łba jeszcze nie doszła, co? Jeszcze ta śmierć do tego pustego łba nie doszła. Dobra, gdzie jest ten koleżka, który tutaj był wcześniej? To nie ma go już? Really? Tam się musiała oczywiście latarka spierdzielić. A, ale to było na górze, no dobra. Dobre zasilanie. Jazir, jestem w pompowni. Przyślij tu więcej ludzi migiem i nie pozwól nikomu pić wody. Co się stało? Kilku bandziorów wrzuciło do zbiornika zwłoki. Trzeba je wyłowić i poczekać, aż woda będzie się nadawać do picia, jasne? Jasne, dzięki. Zajmiemy się tym jak najszybciej. Dobra, spoko. Czy już dostaliśmy level? Nie dostaliśmy levela. Nie dostaliśmy niestety levela. A nie, mamy dotrzeć do Jazira jeszcze, dobra. Tylko tak, teraz nasz samochodzik jest tutaj. I jak my go wykaraskamy z tej... Z tej przepompowni, to ja nie wiem. A, tu jest wyskocznia chyba, tak? No jest, dobra. Powinno się udać. Powinno się udać, zobaczymy. I pyk. Się nie udało. No nie, naprawdę, zawisłeś. Resetuj położenie. Zmienimy się trochę. No w ogóle poszło koła chyba. Tam to nie straszne, cyk. No może troszkę straszne. Napraw wszystko. Trzy śruby, nie mam trzech śrub. Dobra. Zrobiliśmy nowe. Po prostu zrobiliśmy nowe. Jak ja was kurwa nienawidzę, gamonie. Oczywiście, pewnie. Jeszcze musiałem zawisnąć. No nie, kto cholera jasna weźmie. No nie, no to jest bez sensu, ta gra jest bez sensu z tymi kurwa jebanymi gokartami. Ta gra jest bez sensu z tymi pierdolonymi gokartami, naprawdę. Nawet nie są samochody. To są kurwa jebane gokarty. Nie ma sensu. Nic, zero, nul. Najgorszy dodatek tej gry, nie wiem, jak oni mogli w ogóle spieprzyć ten parkour i dać jakieś kurwa samochodziki, nie rozumiem tego. Tak, jeżeli wy coś takiego zrobicie w dwójce, to przysięgam, że normalnie tą swoją kopią gry to wam zęby wybiję. Mimo iż jest cyfrowa. Wam pod normalnie te dziąsła poharatam. Dodajcie jakieś zesrane samochodziki, teraz kopnę w dupę, więcej nic nie kupię. Żadnych samochodów. To jest gra parkour. A wy z niej kurwa Need for Speed'a zrobiliście. Nie lubię takich zmian koncepcji. W szczególności jak są tak głupie. Oczywiście, dajmy jeszcze przecież... O Jezu, dajmy jeszcze przecież kurwa stalowe drzewa, bo oczywiście to jest najlepszy pomysł do takiej gry. O, ale trigger złapałem. To była bardzo tajemnicza wiadomość. Nie chciałem podawać szczegółów przez radio. Jeden z mężczyzn z miasta właśnie zmarł przez zatrutą wodę. Bardzo mi przykro. Tak, nam też. To był żołnierz, który prosił, żebyśmy rozdali wszystkie jego rzeczy. Została nam jeszcze ta karta kodowa. Nie wiem, do czego może służyć. To wojskowa karta. Może otworzyć dowolny wojskowy zamek elektroniczny, jeśli ma odpowiedni poziom dostępu. No cóż, to ją weź. Może ci się przyda. Poza tym my nawet nie wiedzielibyśmy, czego mamy szukać. Dzięki, Jazir. No dobra, spoko. Ale, ty masz jakieś questy jeszcze? Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych.
Więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, Jazir. No, level? Nic? Zero? Nul? To niebyt łachy. Dobra, przyjmijmy wszystkie te Jazir, głupie... o co chodzi z tą kolekcją broni? A tak, od dłuższego czasu potrzebuję, by ktoś się tym zajął. Kiedyś w mieście mieszkał taki facet imieniem Adam. Trochę dziwak, ale wszyscy go lubili. Zwłaszcza jak się upił. No, Adam miał wielką kolekcję broni. Słynął z niej. I nawet nieźle strzelał z tych swoich cennych rewolwerów. Ale kiedy zaczął się starzeć, popadł w paranoję i bał się, że ktoś mu je ukradnie. Plotka głosi, że kiedy umarł, jego dom okazał się być całkiem pusty. Nie było w nim nigdzie żadnej broni. Okej, ale co ma z tym wspólnego ta szabla? Adam był zmyślny. Dawno temu dostał w swoje ręce szablę mojego dziadka i nijak nie mogłem go namówić, żeby ją oddał. Mam nadzieję, że jeśli ukrył swoją kolekcję, szabla też tam jest. Co, będziesz nam tłumaczył wszystko, naprawdę? Jazir? Jazir, muszę zapytać. Po cholerę ci wątroby sprinterów. Cholerni sprinterzy. Oni ciągle bezczeszczą groby naszych ukochanych. Zjadają ciała, które pozostawiliśmy wiatrowi. No dobra, ale wątroby? Wielkie nieba, niczego cię nie nauczyli w mieście? Chodzi o zapach. Możesz ich użyć, aby przyciągnąć więcej im podobnych. To przez te Feromony. Tak, właśnie te. A może wykorzystać je do odstraszania zarażonych? I to właśnie chciałem powiedzieć. Szybko chwytasz, chłopcze. Rozumiem, zatem sprinterów przyciągają świeże zwłoki, które zostawiacie wiatrowi? Tak. Jak zobaczysz sprintera, przejedź go swoim samochodem, dobra? Będę naprawdę wdzięczny. I pamiętaj o wątrobach. W dupę chcesz wstać te samochody. Jazir, nie boisz się, że te bandziory, które opanowały farmę Erkana, przyjdą później tutaj? Tutaj damy im radę. Ale żadni z nas żołnierze nie pośle ludzi na pewną śmierć. Cóż, twoje talenty mogą się przydać w tej sytuacji. Tylko porozmawiaj ze Zgi. Ona ci wyjaśni, z jakim draństwem się zetkniesz. No i spróbuj może też znaleźć Polata. Kiedyś pracował na farmie Erkana. Może będzie wiedział coś przydatnego. Oj, ciężko. Widziałem twoje ogłoszenie, Jazir. Kim jest ten Sabit? Miał wam dostarczyć lekarstwa? Tak, właśnie, miał. Zawsze co tydzień przynosił nam świeże zioła, ale już od dawna nie dał znaku życia. Wiem, zapewne nie żyje, ale nie mamy pewności. Nie znasz go. Chciał zostać jednym z bezlicych. Nie dałby się zabić od tak po prostu. Łapię. Jakiś pomysł, gdzie mam go zacząć szukać? I co z tymi gorączkami? Nadal potrzebujecie ziół? Sabit mieszkał w chacie na tej skalistej wysepce. I tak, zawsze tam trzymał leki. Tylko uważaj. Jeśli coś dorwało Sabita, to sprawa jest na pewno poważna. Dobra, wyczyściliśmy chyba wszystkie questy. Opowiedz mi o Sabicie. Czym się zajmował przed wybuchem epidemii? Był strażnikiem leśnym. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę ty człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na bezlicego. Nie, ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ją ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak, zajął się niektórymi naszymi potrzebami. I cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? No niestety. Dobra. Ciebie na razie nie pytam o nic. Jakie mamy zadania? Czy jest to jakieś fabularne? Typ fabularny. Niestety nie ma. Tylko jest Sabita. Adam, poli sprintera, oczyść teren. To nie to. Dobra, Łazarz. Zapytajmy Ezgi dokładnie, co tam się kurczę stało.
Ezgi, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Ezgi? Na górze jesteś, dobra. Tu nie jest góra. Tu jest góra. Ezgi, ja... A, to... Córka Erkana, tak? Nie, to nie ona. Tylko to, co z niej zostało. Kiedyś była najszczęśliwszą osobą, jaką znałam. A teraz... Przykro mi, ale ona jest... Przytomna, prawda? Przytomna, tak. Ale im dłużej tam leży, tym bardziej czuję, że nie chce już tak żyć. Kiedy jeszcze mogła mówić, powiedziała, że zrobili jej krzywdę. Jej matce. Strzelili jej bratu w twarz, Kyle. Zmusili, by na to patrzyła. Zajmę się tym. Nikogo już więcej nie skrzywdzą. Tak, jasne. Przepraszam, ale już tyle razy to słyszałam. Ezgi, no ale to nie byliśmy my. My naprawdę zrobimy z tym porządek. Tak, co tu jest? Przestań i posłuchaj, wędrowcze. Zamieniam się w słuch. To piękna opowieść o dumie, uprzedzeniu, wojnie i pokoju. Zaczyna się w starych, dobrych czasach, kiedy ludzie byli jeszcze uczciwi i szczerzy i nie było... No, to żeśmy sobie pogadali. Dobra, idziemy pomścić rodzinę Erkana. Daleko to jest? Nie jest daleko, więc cnotka albo piechotka. Wiadomo, że bierzemy pistolet do ręki i idziemy komuś wpierniczyć, co? Oczywiście bale drewna, półbale słomy też są ciężkie dla Kyla, żeby sobie przejść. No trudno. Dobra, lecimy dalej. O nie. O, ledwo. Ledwo. Gdyby nie ta kotwiczka, to byśmy dawno, ale to dawno mieli problemy. Coś tu jest? Są skrzynki, kurde. To bym sobie wziął. Dobra. A w środku? Zapasy. I flary. Flary nam się oczywiście przydadzą, bo flary... No to jest jedyny aspekt, który nas chroni przed tymi patapianami. I kolejne flary, apteczki. No dokładnie jedna. A, no to była amunicja w ogóle. Dobra, syntetyki. Pozbierajmy trochę benzyny może. I smary. Oho. Już weź się odczep. To butelka z benzyną. No. Dobra, to jest otwarte. A no jest karta. Ale chyba się nie da. A nie, jednak poszło. Plan eksperymentalna, wojskowa część układu jezdnego, spoko. Strzelba półautomatyczna, spoko. I królik. Nie no, to tu było Worf. Naprawdę było Worf. Opłacało się tutaj przychodzić. Kurde, kolejny. A teraz poszło za pierwszym razem. Ja nie rozumiem tego. Dobra, akcesoria medyczne. Dobra, te zrzuty nam tutaj nic nie dają w sumie chyba. A się rozpadało? No dobra, szału nie ma, dupy nie urywa. Coś tam się udało. No oczywiście, bo przecież... nic innego nie mogło się tutaj stać. No ale tu nas chyba już nie złapiesz, prawda? Nie złapiesz.
Gdzie jest ten sprzedawca? Może sobie ten samochód jakoś kurde ulepszymy, co? Udałoby się to zrobić. Silnik poziom czwarty, zawieszenie poziom czwarty, turbo doładowania czwarty, jezdnego trzeci, dobra. I się właśnie wywaliliśmy z kasy. Właśnie się wywaliliśmy z kasy, no ale dobra, to nie przeszkadza. Oczywiście się musiałem zabić, bo to ja. 80 koła legendy, nie wiem dlaczego nam teraz tak mało spada, wcześniej tak nie było. Wcześniej tak nie było. A teraz spada mało. To co, podejście numer 2 ze skoczkiem Shiro. Udało się też po prostu zrobić coś takiego, ale okej. Dobra, zróbmy w końcu tego questa. Ja myślałem, że to było blisko, ale to nie było blisko. Wydawało się... no... wydawało się bliżej. Zombiak ma, że tak powiem, lepszy refleks niż ja. Widziałem cię. Zostaw mnie. Dobra. Wchodzimy, zabijamy, wychodzimy. Gdzie? I skąd? No ja nie wiem, czy podchodzenie w moją stronę to jest dobry pomysł, moim zdaniem. Dobra, to już był dobry pomysł. No kur... Czemu ja nie zmieniłem broni? Czemu ja nie zmieniłem broni? Czemu ja jestem taki głupi dzisiaj? Dobra, bierzemy inną broń. Chodźcie, dziady. Pyk. Raz. Przestań to robić, Kyle. Jeszcze dostałem laga, naprawdę. Dupę sobie podstrzelaj. No. A to będzie, że jak masz hełm, to co? To jesteś lepszy? Nie jesteś. Zadbaj o to, by w pobliżu nie złożył żaden żywy bandyta. No, to chyba już. Jeszcze nie. No nie, bo noc przeżyliśmy. Gdzie jest Erkan? To nie Erkan. Ktoś jest jeszcze tu w środku. Opisałem, że w piwnicy. Leć, spadaj na bambus. Tchórz. Tchórz. Gdzie jest tchórz? Erkan? Zabij mnie. Czemu? Jak oni mogli? Erkan, to ty? Tchórz, zabij mnie! Hej, Erkan! Co mogłem zrobić? Ej, jesteś bezpieczny, uspokój się, twoja córka żyje! Zastrzel mnie, proszę! Chcę być jednym z nich! Tchórz! Erkan, twoja córka żyje! Jest na farmie Jazira! Potrzebuje cię! Tchórz! No do kurwy nędzy! Dokładnie, Kyle. Jazir, jesteś tam? Nie wiem, jak to się stało, ale Erkan żyje. Chociaż w głowie mu się pomieszało. Erkan żyje? I naprawdę zlikwidowałeś tych bandytów? Wiesz, on mnie nie zna i nie mogę się z nim zupełnie dogadać. Jest w głębokim szoku. Farma jest już bezpieczna, więc może byście przyszli po niego. Jasne, jasne.
Zajmiemy się tym. Dziękuję ci. No i fajno. Czy mamy jakieś kolejne zadania? Powiedz SG, że Erkan żyje. Czyli to nie jest jeszcze wszystko. To nie jest cały quest. Widzę, że samochodzik jest na zewnątrz chyba, tak? A no i owszem. Ale ja bym sobie ulepszył pojeździk. Mamy w sumie zawieszenie poziom 4. No to niepotrzebnie kupowałem tamten. Trzeci. W ogóle mamy plan eksperymentalny, ale nie mamy syntetyków ani śrub. Tak, chcę to. No dobra, już teraz teoretycznie mamy nawet spoko ten samochodzik. Zobaczymy, jak to będzie jeździć. Ale jeździ nadal bez rewelacji, no jak w sumie na gokarda przystało. Jak na gokarda przystało. A przynajmniej będziemy szybciej. Chyba. Szybciej. Dobra, wróćmy już do tej Ezgi. No bo ta mapa jest spora, tylko to z tego, jak ona nie daje frajdy z tego parkouru. Gra, która opiera się w 90% z parkouru. Nie ma parkouru. Tego mówię, dla mnie jedyne, czy... Najgorsze, co mogliśmy zrobić w tej grze, to dodać właśnie samochody. Ja wiem, że niektórym się na pewno to podoba. Nie neguję. Ale dla mnie, niestety, jest to kicz. Dla mnie jest to kicz. Dobra. Jest git. Wszystko git. Daliśmy radę. Nie pokaj się na nas już tak zbytnio. Tak jak obiecałem. Bandyci nie stanowią już zagrożenia. Dzięki. Dokonałeś więcej niż ktokolwiek inny w tym zapomnianym przez Boga miejscu. Posłuchaj, Ezgi. Wiele już widziałem. Jedyne, co ci mogę obiecać, to że kiedyś zacznie boleć odrobinę mniej. Weź sobie daruj kazania, Kyle. Myślisz, że to jedyna bliska mi osoba, jaką straciłam od wybuchu epidemii? Było ich tyle, że już mnie to nie rusza. Przynajmniej odzyska ojca. Erkan żyje. Niedługo go tu sprowadzą. Tak? On przeżył? Cóż, pewnie poczułaby się szczęśliwsza, gdyby to usłyszała. Tylko... Tylko co? A, nic takiego. Taka mała myśl. Zastanawiam się, dlaczego przedtem powiedziała, co stało się innym. Tylko nie jemu. No, można sobie to wyobrażać. Kurde, jeszcze musimy serio... Musimy jeszcze robić te questy poboczne. To jest porażka. To jest porażka. Serio, to jest porażka. Jakieś łatwe? Jakieś bliskie zadanie? Coś? Nul? Nic? Zero? Oczyścić obszar? A co to jest za obszar? Nic nie ma. Tu w sumie nie ma oczyścić obszar. Dobra. Oczyścić obszar, oczyścić teren. Odzysk. Ale co to wolałbym? Nie. Umiejętności, ranga. Już mamy sprzymierzeńca. Już mamy sprzymierzeńca, dobra. Jeszcze raz mapa. Zobaczmy, który quest jest najbliżej. Dotrzyj do poczty, dotrzyj do domu Adama. Nie no, ten jest najbliższy. Żadnego story questa nie ma, oprócz Sabita w sumie. Ale Sabita nie chce iść szukać, dobra. To idziemy w tę stronę. Ja mówiłem, że się wyrobimy w 3-4 odcinkach, ale wiecie co? Jeżeli to będzie dalej tak wyglądać, że muszę wbijać rangę, żeby ruszyć dalej jakby z główną fabułą, to jest bez sensu. Mamy 67% fabuły. 67% fabuły to nie jest dużo. Proszę, dotankujmy może tą brykę, bo... O ile w ogóle mam paliwo? Coś tam jeszcze jest. Coś tam jeszcze było. No oczywiście, pewnie. Co? Zabije się przez cholerne stalowe drzewa? No tak, skoczek kurwa mać, no.
Sorry, że tak się mało teraz odzywam, ale staram się skupić na tym, żeby się nie wpierdzielić nigdzie. I żeby to jeszcze przeżyć, bo to też nie jest pewne. Au. To serio nie jest takie pewne. O. Oler. Choler czy cholera? Dobra. Niech nam się jeszcze tutaj zejdzie to agro. Ale moi drodzy, to już by było na tyle w tym odcinku. Ja to jestem chyba bezpieczny. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i macie Discorda, jak i stronę www w opisie. Trzymajcie się, gro dla Shiro. Hej!